Godzina 9, prawie 8:47. Wydawać by się mogło, że późno, ale tu się dopiero dzień budzi. Może żyje nocą, Hiszpania żyje nocą. I na to liczę, bo dzisiaj droga po uczęszczanych trasach. Więc liczę na to, że Hiszpanie śpią. Miłego. Cześć. Jednak nie śpią. Przejechałem przez kupę slumsów, ścieżek rowerowych, szklarni. A teraz jestem na jakiejś dużej drodze pomiędzy takimi oto wyciosanymi pagórkami. Ale tak z tej Marmarii to tak średnio. Znaczy, wiadomo, nie jest źle, ale no, widywałem fajniejsze miejsca. Więc tutaj tak, jakbym mieszkał, bym nie narzekał. Ale przyjeżdżać tu specjalnie te 1000 km to nie warto. Param, udało się. Oddać się trzeba. Zdarzyło się znowu. Zawinął się łańcuch. Wygląda to, że został na chain catcherze, ale wydaje mi się, że się tam zaklinował, więc będę musiał powalczyć. Cholera. Widzę cię. Wjazd jest trudny. Iberyjski wiatr miota moim jestestwem. No i pyka się, nie? Stawia na lewo, prawo. Pykam się. Ale jechać trzeba. Tylko wolno. A miało być szybko i przyjemnie. Wcale nie wieje. Masakra. Nagrywam cię, jak mi demolujesz rower. Człowiek pomagasz, pomagasz. Demolka to moje drugie imię. Pomagasz, a nie demolujesz. Jak tam, no, na zjeździe duże problemy, strasznie wieje.